Witam, witam serdecznie. Tutaj Love Essentia. Ja nazywam się Mali i mówię o miłości. Kochani, dzisiaj zjawiam się z bardzo takim szybkim tematem, mianowicie czym jest empatia i czym jest sympatia tak naprawdę. Postanowiłam zrobić to krótkie nagranie po to, aby powiedzieć Tobie, jaka jest różnica i w jaką pułapkę wpadamy sami, kierując się empatią, a tak naprawdę sympatią. Kochani, empatia tak naprawdę oznacza bycie w kontakcie z drugą osobą, ale w takim kontakcie, który nie jest zaangażowany. Czyli przykładowo, jeżeli słucham mojego partnera, który wypowiada jakąś swoją opinię, mówi swoją prawdę, ponieważ jesteśmy na przykład, mamy jakąś wymianę w ogóle opinii, negocjujemy coś i to, co on mówi, cały czas mnie osobiście bardzo porusza i łapię się na tym, że mój umysł nadaje, cały czas komentuje do tego, co on mówi. On mówi jedno, a ja już nawet nie otwierając buzi, mam w głowie komentarz, w który co więcej wierzę. No tak, on mówi mi coś, a ja, ale ty coś tam, tak. Jasne, tak, oczywiście. Jakby cały czas to komentuje. I nieważne, czy to mówisz, wypowiadasz w trakcie, kiedy partner to wypowiada swoją prawdę, czy tylko ten komentarz jest w głowie i w niego wierzysz i cały czas jemu poświęcasz uwagę. Taki rodzaj słuchania, taki rodzaj kontaktu z drugą osobą nie jest empatyczny, ponieważ nastawiamy się na to, żeby właśnie albo zbić z tropu właśnie partnera, albo znaleźć jakieś dowody przeciwko niemu, albo znaleźć jakieś haczyki, które umniejszą to, co on chce powiedzieć i w jaki sposób to podważam. To nie jest empatyczne słuchanie. Empatia w gruncie rzeczy oznacza niezaangażowane, tak naprawdę niezaangażowaną obecność w sytuacji, kiedy ktoś wypowiada swoje zdanie, mówi o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, wypowiada swoją opinię. To jest niezaangażowana możliwość takiego wysłuchania drugiej osoby, bez tego komentarza naszego, bez również tych palących potrzeb, które mamy w stosunku do osoby, która nam coś mówi, bo na przykład ta osoba porusza w nas jakieś coś, co jest dla nas drażliwe i automatycznie my zaczynamy strzelać w ogóle z karabinu swoje rzeczy. To nie jest empatyczne. Empatia to jest właśnie ta umiejętność wytrzymania trochę jakby w takiej pustej przestrzeni, takiej przestrzenności w sytuacji, kiedy druga osoba właśnie mówi tą swoją prawdę. I myślę, że to jest ważny aspekt też tego słuchania empatycznego, cierpliwość, jak powiedziałam, ale także możliwość takiego wytrącenia się tego smaku, tej energii, która płynie właśnie z komunikatu naszego partnera, po to, żeby dać sobie chwilę czasu, zanim zdecydujemy się zareagować, żeby zobaczyć, co nam to robi, że być może właśnie pod za tą naszą reaktywnością, która normalnie by zadziałała, jest więcej cierpliwości, jest może więcej rzeczy, które jesteśmy w stanie zobaczyć i poczuć, i dzięki temu dać też taki rodzaj uznania w ogóle dla partnera. Natomiast sympatyzowanie, kochani, to jest coś, co my często robimy, myśląc, że jesteśmy empatyczni. Sympatyzowanie to jest właśnie przejmowanie uczuć naszego partnera. Podajmy na to, że on jest po prostu zły. Jest wściekły, jak nie wiem co, i tam coś mówi, co nam w ogóle bardzo nie pasuje. I w moment, w którym ja w ogóle zaczynam przejmować tą jego złość i również zaczynam na przykład atakować, albo kiedy zaczynam przyjmować równie dobrze jego smutek, to jest moment, kiedy zaczynam sympatyzować, czyli po prostu odwzajemniam i jakby powiedzieć, jakby można powiedzieć, no ono odwzajemniam po prostu jego uczucie. No bo odwzajemnianie uczucia w miłości to jest dawanie również miłości, tak? Natomiast odwzajemnianie w ogóle złości jest właśnie dawaniem złości. I myślę, że to jest bardzo, bardzo kluczowe, żebyśmy nie myśleli, że sytuacja, w której ktoś mówi nam na przykład, opowiada nam smutną historię, bo ma na przykład przykre doświadczenie, a my czujemy razem z nim ten smutek, ten ciężar, jest, że to jest sytuacja empatyczna, że jesteśmy empatyczni, jesteśmy sympatyczni wtedy w stosunku do tej osoby i kochani, nie zawsze jest to dobre, a prawie w ogóle nie jest dobre, bo naprawdę możemy być otwarci i pomocni dla innych ludzi, jednocześnie nie dając się, że tak powiem,
obezwładnić przez uczucia innych ludzi. W ten sposób, będąc w empatycznym kontakcie z tym, co druga osoba mówi, co czuje, możemy dawać również większe wsparcie niż w sytuacjach, kiedy przejmujemy czyjąś złość, czyjś smutek, bo wtedy również jesteśmy osłabieni. Jest to bardzo ważna umiejętność w związku, tym bardziej, że mężczyźni bardzo są wdzięczni swoim partnerkom, kiedy one zostaną na swojej pozycji w sytuacjach właśnie, kiedy mężczyzna doświadcza jakichś trudności, jakiegoś smutku czy jakiejś złości i nawet jeżeli prowadzi to do jakiejś konfrontacji, to zawsze sytuacja, w której my kobiety pozostaniemy właśnie na pozycji naszej kobiecej tak naprawdę energii, która właśnie jest pewna siebie, jest czuła, ale jednocześnie nie daje siebie wyciągać na różne wycieczki proponowane przez inne osoby, w tym momencie partnera. I nawet jeżeli te wycieczki są, słuchajcie, takie po prostu niezamienione. Bo mogą być sytuacje, w których absolutnie ludzie, z którymi mamy bliskie relacje, nasz partner ma ten aspekt właśnie toksyczności w sobie i będzie chętnie nas chciał wyciągać właśnie na tą wycieczkę pod tytułem złość. Moja złość jest twoją winą, mój smutek jest twoją winą. Natomiast niektórzy niekiedy po prostu robią, że tak powiem, nam kuku niechcący, czyli jakby dzielą się swoimi emocjami, uczuciami, a my, zwłaszcza kiedy myślimy, że jesteśmy empatyczni, to po prostu przyjmujemy te emocje i się martwimy o te osoby. To nie jest empatyczne, to w ogóle nie jest empatyczne, to jest tak naprawdę obciążanie samej siebie. I mężczyźni bardzo lubią kobiety, które potrafią w ogóle być i czułe, i empatyczne w stosunku do partnera, dać mu na przykład możliwość, żeby coś zrobił, zadbał również o siebie, dać mu jakiś rodzaj wsparcia. Można go spytać, słuchaj, dobra, a czego byś ode mnie potrzebował, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Nie? To okej, to w porządku. I tyle. Jakby nie mamy potrzeby, nie ma potrzeby zupełnie odzwierciedlać uczuć drugiej osoby i brać za nie takiej pełnej odpowiedzialności, ponieważ każdy z nas odpowiada przede wszystkim za swoje emocje. Jeżeli w relacji jest tak, że zwłaszcza jeżeli sprawdzacie się bardzo mocno w relacji i widzicie, jakie są wasze działania i jakie intencje stoją za tymi działaniami, że one są czyste i mają na celu bycie w połączeniu, bycie w autentycznym takim przypływie miłości również z partnerem, to nie ma się czym przejmować w sytuacji, kiedy partner na przykład wam, kobietom, zarzuca, że jesteście powodem właśnie jego wkurzenia, jego smutku i tak dalej, i tak dalej. W sytuacji, kiedy czujecie się obezwładnione czyimiś uczuciami, uczuciami partnera, spytajcie, kiedy on ma, na przykład opowiada jakieś historie, albo wręcz przeciwnie, nie mówi, a czujecie, że są emocje i w ogóle on się nie wyraża, spytajcie, czego potrzebuje tak naprawdę. Nauczyłam się z doświadczenia, że jeżeli ludzie mają bardzo dużo problemów, że tak powiem, do was, to bardzo dobrze jest ich zapytać w pewnym momencie, tak zupełnie wprost, dobrze, w takim razie czego ode mnie potrzebujesz, czego byś potrzebował, co chcesz mi powiedzieć tak naprawdę. I to sprowadza bardzo często właśnie taki chaos myśli, słów rzucanych mimochodem, słów, których by się tak naprawdę nie chciało powiedzieć, do takiej prostoty. Kiedy tak naprawdę jako ludzie będący w relacji możemy się spytać tak naprawdę, okej, o co tutaj chodzi, czego tak naprawdę potrzebujemy. Ponieważ zazwyczaj za smutkiem, złością, tego typu uczuciami stoją właśnie jakieś niespotkane potrzeby i czasami jest bardzo dobrze w ogóle wycofać trochę energię i zadać sobie pytanie, okej, co tu się tak naprawdę dzieje? Skąd to się zaczęło w ogóle? Kiedy to się zaczęło? Więc żeby to było możliwe, to bardzo dobrze jest być właśnie w takim połączeniu empatycznym z partnerem, czyli słuchać go tak, jakbyście były po prostu kamerą i mikrofonem nagrywającym w ogóle jakąś relację, która po prostu jest rodzajem jakiejś neutralnej ekspresji. I z takiego słuchania dopiero się pojawiają większe wglądy, jesteśmy w stanie zobaczyć, co ta osoba tak naprawdę ma nam do przekazania. Z tego samego słuchania
też uzdrawia się relacja i często to, jakie rozwiązanie przyniesie tego rodzaju słuchanie, tego rodzaju kontakt empatyczny, nie jest aż tak istotne, jak fakt, że daliśmy przestrzeń drugiej osobie do tego, żeby się wypowiedziała, żeby się wyraziła, żeby mogła czuć tak, jak czuje. To samo w sobie jest uzdrawiające i sprawia, że pojawia się energia połączenia, taka energia miłosna, która zaczyna właśnie w związku płynąć bardziej swobodnie, bardziej w taki harmonijny sposób. Także kochani, jeżeli, zwłaszcza wy kochane kobiety, jeżeli macie duże serducha, jak śpiewała Kaśka Nosowska, serducha pojemne jak przedwojenna wanna, to pamiętajcie o tym, żeby nie mylić empatyzowania z sympatyzowaniem i pamiętać również o tym, że mężczyzna będzie wam super, super wdzięczny, jeżeli w sytuacjach jego kryzysu, kiedy nie jest najlepszą wersją siebie, zostaniecie tam, gdzie jesteście i nadal będziecie dbały o swoją dobrą wibrację, o to, żeby być czułą, żeby być kobiecą, żeby być otwartą w ogóle na niego, ale tak jak powiedziałam, w empatyczny sposób, gdzie oddzielacie to, co jest tego partnera, to, co jest wasze i troszczycie się właśnie o waszą wysoką, wysoką energię. Mam nadzieję, kochane, że ten film był pomocny i pomocne będzie dla was odróżnianie empatyzowania od sympatyzowania i zrobicie krok do tyłu w momencie, kiedy przejmujecie czyjeś, zwłaszcza negatywne emocje, wiedząc, że nikomu tak naprawdę nie pomagacie i osłabiając siebie, nie będziecie mogły nawet dać wsparcia ani dobrej energii w relacji. Tym bardziej o tym pamiętajcie, że wy w relacji jako kobiety jesteście bardziej tą jakością, która odpowiada właśnie za relacje, która tworzy pewnego rodzaju model, która tworzy pewnego rodzaju standardy, więc dbajcie przede wszystkim o swoją dobrą energię. Jeśli to nagranie było dla was pomocne, to dajcie mi lajka, zostawcie komentarz i zapraszam was do oglądania kanału Love Essentia tutaj na YouTubie. Buziaki, miejcie fajny czas, miejcie fajny tydzień. Pa, pa!